zacząłem podróżnicy wyjeżdżając z centrum, jedną z opcji, którą wcześniej opowiadałem, do wjazdu na lotnisko. Teraz pokazuję wjazd z drugiej strony, drugą możliwość. To, co teraz jadę, jest to droga z autostrady M50. W Dublinie jest to autostrada, która właściwie cały okrąża centrum. Jak będziecie w Dublinie albo będziecie przyjeżdżali obojętnie z jakiegoś dużego miasta, możecie jedną z opcji wziąć właśnie taką, że będziecie wjeżdżać do oddania wypożyczalni albo do oddania samochodu na lotnisku. Teraz co jedziemy? Jedziemy do bazy, czyli HQ. Wcześniej też o tym opowiadałem. Jest tutaj napisane Car Rentals. Jest to jedno pierwsze z głównych rund, gdzie musicie tutaj skręcić w lewo, gdzie można jechać tutaj tylko i wyłącznie prosto. Musicie tu wszystkich poprzepuszczać i wjeżdżając tutaj na główną drogę skręcacie w lewo zaraz przy Alsa. Zaraz pokażę Wam, jak tam dojechać. I jeszcze parę tutaj od razu powiem rzeczy. Wjeżdżając tutaj od M50 na lotnisko, macie do wyboru dwa terminale. Terminal 1 i terminal 2. Tak jak też mówiłem wcześniej, oddając samochody na lotnisku, oprócz Enterprise'a, z tego co na tą chwilę Enterprise tylko odbierasz i oddajesz auta na lotnisku, jest to olbrzymi plus, ale pozostałe wypożyczalnie biorą za to dodatkowe pieniądze. Tak jak też mówiłem, jest to kwota mniej więcej od 35 do 55 euro za każdy, albo za oddanie, albo za wzięcie. Wjechaliśmy tutaj koło Alsa. Alsa jest to centrum sportowe. Jest to dobre miejsce. Tutaj zaraz Wam pokażę. Zaraz jak wyjedziecie, o tutaj mamy skręt w prawo na wszystkie główne wypożyczalnie, które są przy lotnisku. Jak będziecie tutaj zaraz wyjeżdżać pierwszym skrzyżowaniem, pierwszym rondem, tutaj po prawej stronie, teraz na tym rondzie, jest dobre miejsce na to, żeby sobie poustawiać wszystko, co jest związane z podróżą. Ale moim zdaniem nie powinniście wyruszać w ogóle, jak nie macie ustawionej całej podróży. Na razie.